Siemano ludzie, witam w kolejnym odcinku z krwi i wina. Lecimy do namiotu, żeby się zarejestrować na ten cały turniej rycerski. O, lagi jeszcze lagi są. Ale zaraz ich już nie powinno być. Prawdziwy wiedźmin. Kurwa, wiedźmina żeś nigdy nie widziała. O kurwa, macie jakie lagi. Jakie ściny. Dobra, tu mamy się zapisać, tak? Skryba. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Czym? Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Oh shit, Sherlock. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Swoje własne, no kurwa. No tak, czego się dowiedziałeś? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. No tak, to się zgadza. Była nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że wasz mość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Kahir to jest jeden z tych wiedźminów, o którym najmniej wiem. Bo w sumie nie doczytywałem się na jego temat najwięcej, ale najmniej wiem tylko jedynie o Berengarze. Niby był, ale najmniej o nim wiem. O Kahirze coś tam więcej wiem, ale no też jakoś... Nie za dużo. O Berengarze wiem najmniej. Wiem, że był wiedźminem, że Vesemir go uczył. No i że potem zniknął. Bez śladu. Nie wiadomo gdzie poszedł, co robi, czy w ogóle jeszcze żyje, ale wie. Może jak wydadzą kolejną część wiedźmina. Jakiś, nie wiem, jakiś z czasów życia młodości Vesemira. To może coś tam będzie więcej, chociaż cholera i wie. Dobra, jak dokopałeś się do Ravixa z Czteroroga? Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. A tego akurat nie wiedziałem. No okej, już się dowiedziałem. Jedyne co wiedziałem to jak się pytał, skąd dostał to miano Geralta z Rivii, to jedynie wiem, że to jest w książkach, ale no, niestety jestem dopiero na ostatnim życzeniu. Dopiero sobie zacząłem ostatnie życzenie, więc tylko słyszałem, nie czytałem, tylko słyszałem, że tak było. Chcę wystąpić jako Geralt z Rivii. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród... i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. No tam Gulim, coś tam Guliam wspomniał o tych wyzwaniach, że tam będą wyścigi, tam będzie strzelanie do celu, tam będą chyba walki wręcz, znaczy nie wręcz, tylko z mieczami. No tak do końca to... A może niech on nam opowie o tych wyzwaniach. Guillaume wspominał o konkurencjach.
ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. Chcę się dowiedzieć czegoś o nagrodach. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Tak się teraz zacząłem zastanawiać, czy ten płatnerz to nie jest ten sam, u którego żeśmy zamówili, znaczy może to nie tutaj, nie w tym zakończeniu, co żeśmy mieli w podstawce, ale w jednym z zakończeń jest tam płatnerz występuje, u którego Geralt zamówił miecz dla Ciri. Był ten sam, który ona miała w trakcie podstawki. Także zastanawiam, czy to nie jest ten sam. Chociaż nie pamiętam, jak on się nazywał. To jest możliwe, ale nie jest pewne. Więc nie wiem. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Okej. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Na co chcesz przysiąc? Oto jest pytanie. Przysięgnę na czaple, przysięgam na miłość mojej panie, przysięgam na podwiązki jaśnie oświeconej, nie chcę przysięgać. Jedynka odpada. Trójka też, taka mech. Na miłość mojej panie, czyżby to chodziło o Yennefer? Przysięgam na miłość mojej pani Yennefer z Wengerbergu, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Ciekawe, czy będzie lepsza od tej, co teraz mam. Błyszcząca. Shiny. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Ciekawe, jaką dostaniemy tą zbroję. Czy ona jest lepsza, czy ona jest gorsza od tej, co mieliśmy? Aha, mamy już ją założoną. Nie najgorsza. Kolory takie w miarę. Czekajcie, jak ona się prezentuje, jeśli chodzi o inne? Lepsza jest. Co mam minusowe? Czyli, że jest better. Czyli, że jest lepsza. Okej, okay, w sumie spoko. Dobra. Idź na strzelnicę, przeczytaj, co my tu mamy. Palmerin, Tails, Anzais, Donimir. No i ostatni oczywiście Geralt. No jak zawsze ostatni. Ale ostatni będą pierwszymi. To trzeba zapamiętać. Ostatni będą pierwszymi.
Prażone gruczoły Endriagi, psie skrętki, kupu... Prażone gruczoły Endriagi? Co? Czy oczy? O co tam było? Dobra. Geralt, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Palmedin? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Halfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. No dobra, można spróbować, ale nie... Nie gwarantuję, że wygram. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Nie gwarantuję, że wygram. Nie, poziom mam bardzo łatwy, o, to jest takie naciągane. No dobra, lecimy. O, czekajcie. A co my tu mamy? Wiesz, kartę, którą chcesz już wymienić. Kogo tu mamy? Czyste niebo. Wszyscy, o, Zoltana mogę sobie wymienić. Nie, Zoltana sobie zostawię. Ja wymienię coś z tych słabych. To bym wymienił. O Boże, najgorzej. Jakiego by tym jeszcze wymienił? Tego bym wymienił, dobra. Kogo ty tu masz? Ty masz tutaj... Jakiegoś elfa, nie wiem. No i dobra, po cięciu jesteśmy z powrotem i teraz tak... kogo by tutaj rzucić? To jest kto? To jest Stenis. Jeszcze Stenisa nie biorę. Zoltan... Może najpierw kogoś takiego wiecie. A niech będzie ten, zobaczymy. Jak to się tu rozwiąże. Elfi harcownik, czyli ma talię... Wiewiórek, tak? O kurwa. Nie fajnie. Weźmy sobie tyle burz. Nie zdziwcie się, jeśli to przegram oczywiście, nie? To jest bardzo prawdopodobne. I teraz jestem w dupie, bo on użył tego... zamrożenia. On użył tego, tak? Trzaskający mróz. I teraz tutaj ma wszystko to... Ma zmniejszone te... To ma zmniejszone tutaj... wartości. Ja mam w sumie tylko takich teraz. Więc jestem lekko w dupie, ale dajmy tego na przykład. A i to mnie redukuje do jednego, okej. Widzimy, kto spasował, tak? Kurde, dałbym coś, żeby mieć tą rundę. Bo on tutaj spasował i ma 12 punktów, ja mam jedną mniej. Więc ja bym coś tutaj dał, żeby to wyrównać. I nie wiem, czy ja bym tutaj nie dał Stenisa na przykład. Nie da się, dobra. Ale Zoltana mogę dać. Co do Zoltan? Ale jeden, dobra, ma... będziemy mieć remis. No i dobra, remis mogę jeszcze mieć. Bo ją traci, ja tracę, dobra. Trudno. Trudno się mówi. Teraz ja tutaj zacząłem, tak? No to dawaj tego. Mogę? Szpiegi dostaje się do... Aha, dobra. To tego może jeszcze nie dajmy. Dajmy Vernona. Dajmy Vernona Rocha. Cyrille ma? O, proszę. Dobra, dajmy Estrada Tyssen.
Mam już 20. Ty list jeszcze mam. Super. Cicho tam. Telefon. Modla w kubeł. Dobra. Zastosujmy. Mamy balistę i mamy tego jednego. No i tak jesteśmy w dupie. Nie wiem, czy tobie dobrze. We'll see. Aha. Strzeleckich, dobra. Dajmy i to. Zatakowaliśmy mu do jednego. Kurw! Ty dupo! No i teraz jestem w piździe. Nie no, to też nic nie da. Tutaj mamy co? Obrężniczą. No obrężniczych nic nie ma, no to też mi gówno da. No to co, już przegraliśmy to. Przegraliśmy to. Niestety. Ale mnie to nie dziwi. W gwinta nigdy nie umiałem grać. Co jest kurwa? Prawie mi przykro, że cię ograłem. Ale czas szybko minął. Zaraz powinna przybyć panna Vivienne. Ty strzelasz pierwszy. Nigdy nie umiałem grać gwinta, więc się nie dziwię. Włączam się wolna kamera. Pozdrowieni rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Czyli mnie. Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Guliam. Przed wami Horm Akerspark. To książę prosto z Mech. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Geralt z Rivi. Niech się pokłoni nam. To nie za pokłon. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Czyli ja. Elo. Chyba teraz mnie ucho zaczęło swędzić, serio? Dobra, chuj. Geralt już ustrzelił ponad połowę celu. Czy uda mu się dotrwać? Czy przegra? Tak jak wiem. Elo, frajerze. Nara. Wspaniały Geralt z Rivi pokonał przeciwnika. Roztarł go w pył i miazgę. Zawstydził jak grzesznika. Tak mu się łuk buguje, ty. Nowa kusza. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Kusza Geralta z Rivi. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. No nie wydaje mi się.
Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Jak ten łuk mu się tam fiksuje? Jezus, jak mu wygięło ten łuk. Matko święto. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. Dobra. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Jak wstążeczka purpury wargi twe. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Yen ma obsesję kolorów. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. Wilgi. Vivienne trzyma ptaka w klatce? Ktoś idzie. Jeśli tak, szybko. To nie widać go tutaj. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd. Grożysz mi? Grożysz mi? A co tam robiliście? A gówno cię to obchodzi? My w sprawach turniejowych. Nic ważnego. Kłaniam się. Jest to głowa, kłaniam się. A przed chwilą było wypierdalaj. Kwiat rycerski. Aha, teraz jazda konna, tak? Płotka, what are you? Mężni rycerze, szlachetne damy, popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będziem latami. Gościu nie czuje tak, jak rymuje, nie? Baron Lonfal! Linos z Mettiny! Reinfarn z Aptre! No to ten, Nilfgaardczyk. Horm Aker Sparks Mech! Wiedziałem, że skądś kojarzę jego imię. To Nimir Stroj! Redanin? Redańczyk? Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety! Też Nilfgaard? Delwyn z Krezio! Hrabiataj z Dorndal! Myślałem, że zakon połącej duży. Książę Lyri i Rivi! Geralt z Rivi! Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec jej armii kilka dni później. Chcesz papę? To zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Ale pancze. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały.
Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko na nim. Oj, będzie ciężko, pani. Wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie, licni panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowie. Gonić się będą z wiatrem na czas! Taka rozrywka dla całych mas! Jezus Maria, same rymy. Przed nami Geralt z Rivi! Popędzi on co tchu! Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu! Dobra, czyli my lecimy na pierwszy etap, tak? Dobra, dawać. I... Boże! Bieg w to! Jak błysk! Jak smok! Dobra, wyciągnęliśmy mieście, gdzieś tutaj będą jakieś manekiny. Błysk. Mistrzu Wiedźminie, nie szukacie kogo do terminu? Więc tam gadasz? Może po tym. Dobra. Skupiam się, czy nie mam gdzieś tu jakichś manekinów czy czegoś takiego. Elo? Czyli teraz będzie, powinna być tarcza chyba, bo to na zmianę będzie. Potwory mają mamę? Czy potwory mają mamę? Jezus Maria, jakie tam tematy. Byle śluby złożyć i w bój. Dobra. Nice. Jeszcze chara. Nice. Najsik, najsik. Dobra, jakieś to zgałęzienia, dobra. Nie mamy tarczy. To będzie gdzieś pewnie manekin, tak? Czy nie? Jeszcze cztery checkpointy. Dobra, tu mamy manekina. Nice, dobra. Idealnie. Teraz tarcza, znowu jakieś rozgałęzienia dróg. Dobra, mamy tarczę. To powinien być manekin. Jest manekin. Nice. Jeszcze raz manekin. Nice. No i tarcza na zakończenie. Przystąży, proszę państwa, co za podnieta! Elo. Zrobione. Brawurowa jazda! Piękny pokaz prędkości! Toć prawdziwa gwiazda! Aby uczcić uczestników i opiewać rycerzy, będziemy dziś się bawić przy dobrej wieczerzy! Będzie przednie wino! Kto żyw, niechaj bierze! Gratuluję! Oto twoja nagroda. Siodło z wymalowanym herbem. Wielkie dzięki. A przy okazji, moja służka widziała mężczyznę o białych włosach, który wymykał się z mojego namiotu. Wiesz może, kto to mógł być? Nie mam tego pojęcia. Co za dziecinada. No co? Czy to koniecznie musiałem być ja? Gratuluję wygranej w doskonałym stylu. Już prawie nie żałuję, że sam nie mogę startować. Musimy to opić. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Zgoda. I co sądzisz na temat Vivienne?
Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruxą. Bruxą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Nie piję w pracy. Moja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Dobra, mamy chwilę. Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki. Kurwa. Ej, ludzie. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzostwo. Załatwmy to. Byle szybko. 3, 2, 1... Kurwa, nie trafiłem. Dostał. Nikt nie powiedział, że ja nie mogę się regenerować. Dostał. Dostał. Aż się krew ładnie leje. Dawaj. Aj, podpalenie jeszcze dostał. Aaa, frajer! Co za smród. Dostał ładnie, kurde. Klepię go jak chcę. Hehe, nada frajerze. To jest kurwa. Halo. Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli... wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu. Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się. A teraz muszę wracać do roboty. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności,
Dla każdego z was został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie, ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. A mnie kusi, żeby zobaczyć na wolnej kamerze, jaką on ma twarz, nie? Czy jakoś, czy ja go znam w ogóle. No to poza odcinkiem sobie sprawdzę. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. Wrócił rycerz prawy z wojennej zabawy. A ten z siwym łbem ciągle się rozgląda. Skonfrontuj się z Vivien. Znajdź Vivien. Dziwne. Byłem pewny, że tu ją znajdę. Rozpłynęła się w powietrzu. Zapiski Vivien. Tak. Brooksa? Znosiły przysługę 80 koron, buty smoczowskie 140, siodło wyścigowe 280, maść magiczna 1400 łącznie. Aha. Dobra. Odlatuje. Warto pójść za nim. Wygląda na to, że ten ptak dokądś mnie prowadzi. Aha, czy to jest nasza Vivien? Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę? Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Więc jednak nie jesteś Brooksą. Czym? Podejrzewałem, że możesz być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Prawdopodobnie zostałaś przeklęta. Nie wiem jeszcze przez kogo i dlaczego, ale mam nadzieję się dowiedzieć. Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Nie masz się czego obawiać. Chcę ci pomóc. Nic nikomu nie powiem. Chyba, że uznam to za konieczne. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka.
Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty, a gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni. Ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie, idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Niczego nie gwarantuję. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna. Tak kategorycznie rezygnujesz z pomocy? Przeniesiona klątwa prawdopodobnie miałaby słabsze działanie na tego, kto ją przyjmie. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Wracajmy.
Ale czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment. Hood of Magic. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. Chodźmy. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju. A teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivienne za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. O Jezu, ten... Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i Delonfal. No, wolałbym być z Palmerinem. Mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Już czas, panowie. Boże święte, jak ja kocham takie pierdolenie, że ty nam się nie przydasz, ty nic nie wiesz o rycerstwie. Jak ja kocham takie pierdolenie po prostu. Uwielbiam takie. A potem będzie, pomóż nam, Wiedźminie, bo nie damy sobie rady. Witajcie! Ja pierdolę. I panie, i panowie, przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. To cnót nie uszanuje. Kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. No bo jak chcą się pizgać samemu, no to jak się pizgają sami, nie? Ja ich nie będę tam, wiecie. Już dłużej nie czekamy!
Dobra, niech oni się tam pobawią. Chłopcy, jak nie chcecie mojej pomocy, to się pobawcie. Ja sobie poczekam, mnie się nie śpieszy. Jak już skończycie się bawić, to mi dajcie znać tylko, nie? No i wszyscy się kurwa, na... oczywiście się na mnie musieli wszyscy sfokusować, nie? Tamten ziomek poległ. Dobrze jesteś. I to chyba jeszcze ten, co mi tak gadał, nie? No oczywiście, że to ty, no kurwa. Matko święto. Ale ty jesteś hipokryta, nie? Walone hipokryta ty jesteś, kurwa. Co, drugi? Już drugi. Już trzeci. No i super, kurde, wszyscy teraz na mnie. Elo. Z nim nie ma co zacierać. Będzie stał na polu, gdy innych będą zbierać. Spokojnie, panowie. Po kolei, żeby mnie grozę wpierdol nie dostał. Honor, wino i ojczyzna. Nada. Tak przepięknego boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się aż w strach. Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. To Wiedźmin Geralt z Rivi. On siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne co zostaje, a nie jest to błahostką, to spotkać się z czempionem, Greguarem spod Gorgony. Tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Dziękuję. Obejdzie się. To Wiedźmin Geralt z Rivi! I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty. To Chwat jest wprawny w boju, fachowiec pełnokrwisty. Już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny. To Greguar z Gorgony, laureat z roków dawnych. Życzę szczęścia obu zawodnikom. Wilcy spozierają... Dobra, i teraz tak. No, chuj fest, nie? Burzy niby zając. Panie i panowie, nasz mistrz i czempion. No, łatwe. Mający sobie równych. Niemy bohater. Greguar z Gorgony. Viva! No, łatwo, on jest kurna. A teraz kilka słów od jednego z profesorów. Winnicy Tufo. Pij Tufo, będziesz wiedzieć. Wina stołowe w smacznej drodze. Ale ty jesteś łatwy, człowieku. Ja już tępy miecz, ale cię okładam. Możesz ty. Oby cię. Geralt traci siły. Czy zdoła jeszcze wytrwać? Jakie traci siły? On już tutaj ledwo dycha. Elo, nada. Geralt z Rivi! Zwycięzca tegorocznego turnieju! Pokonał Greguara z Gorgony! To niebywałe! Vivat Geralt! Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę.
przysięgał na miłość damy swojego serca. I to ona zapewne dopomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomachaj. Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale... Coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Nie nazwałbym tego knuciem. Dostałem od niego zlecenie, ale meritum sprawy dotyczy ciebie, nie jego. Nie zapraszałem go tutaj. Właściwie to sam się dziwię, czemu tu przyszedł. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu? Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. Zrozumiałeś? Pani, ale... Twój problem. Ja chciałem... Bo wiedźmin... Wyjdź! Ale już! Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. Dochowałem tajemnicy. Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Ale tutaj nie chodzi o niego. To moje życie, Geralt. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilgi. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś.
a spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. Tutaj. Wait a second. Bo ja bym chciał sobie naprawić miecz. A czekajcie, ale dostałem tutaj ten nowy. O, 8 lepszy. Kuszy nie mam, kuszy będę mieć zaraz. O właśnie, no dobra. No dzisiaj długi odcinek będzie, takie wchodzę te długi. Z tego co zdam. Odsuń się. O matka boska. Ja już myślałem, że cię mam z głowy, a tu taka dupa, nie? Dobra, leżysz, kocie. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Dla porządku zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. 7 lat bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna od mieńca i potworzycy. 7 lat prawdziwego życia. Tak, Geralt. Na pewno chcę to zrobić. Dobra. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gandehrau, munna finerat. Munna gandehrau, munna finerat. Ale jebło. Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki, Wiedźminie! Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj, Vivien. No i dobra, udało się, wyjść do Guillaume'a. W sumie dokończmy już tą sprawę, pójdźmy do niego i tam skończymy ten odcinek. Guillaume, gdzie jesteś? Przysięgam, Luba, że turniej wygram! Z twoim imieniem na ustach! A co jeśli kto inny triumf odniesie? Wielu śmiałków zjechało w tym roku na ubite pole. To ślubuję milczeć i hełmu nie zdejmować,
aż w przyszłym roku obietnice są spełnię. Gratuluję zwycięstwa w turnieju. Oto Wiedźmin, który nas od zgryzot wybawi. Okej. Geralt, co z Vivienne? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Prosiła, żeby ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze, ale co z nią? Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna. I myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. No cóż, nie wszystko się kończy dobrze. Nie każdy może liczyć na szczęśliwe zakończenie. Dobra, Lutu, tutaj możemy chyba zakończyć ten odcinek, bo on już jest długi w cholerę. Z godziny co najmniej on ma, chyba że coś tam powycinam przy montażu. No i na pewno będę tak robił. Dobra ludzie, tak więc cóż, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, suba z dzwonem, widzimy się kolejnym. Trzymajcie się i pa pa!